Cześć, dzień dobry, z tej strony Daria Świeży i witam Was wszystkich w czwartym dniu naszej skrapmasowej zabawy. Na samym początku chciałam bardzo podziękować Ci, Asiu, za zaproszenie, za to, że mogę tworzyć tak naprawdę z Tobą ten skrapmas i dorzucić jakąś swoją cegiełkę do tej fajnej, fantastycznej wręcz zabawy. To już można powiedzieć jest taka coroczna zabawa, to już jest po prostu jak tradycja, jak Kevin sam w domu po prostu w telewizji. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję. Co będziemy dzisiaj robić? Zwykle do tej pory to ja byłam po drugiej stronie kamery i to ja inspirowałam się twórcami, tworząc właśnie pracę na Scrapmas. Brałam udział chyba w dwóch edycjach Scrapmasu. Dzisiaj to ja jestem twórcą i dziś chciałam Was zainspirować. Chciałam, żebyście po prostu stworzyli ze mną takie poesencje. To są poesencje z bawełny z użyciem kalki i embossingu na gorąco. Drugą poesencję, jaką stworzymy, chciałabym po prostu Wam pokazać, jak uzyskać na bawełnie taki właśnie efekt błyszczący. Te poesencje wyglądają, jakby były po prostu tak muśnięte brokatem, a zrobicie to przy użyciu tak naprawdę jednego produktu i dzisiaj właśnie Wam go pokażę. Na samym początku jeszcze chciałabym powiedzieć o naszych patronach dzisiejszego dnia, o sponsorach dzisiejszego dnia. Jednym ze sponsorów jest Scrapasia. Jako że robię kwiaty z bawełny, a Scrapasia jest sklepem, w którym dostaniecie tak naprawdę wszystko do tworzenia właśnie kwiatów z bawełny. Dlatego mamy tutaj takiego sponsora. I dostaniecie tam zarówno, słuchajcie, nagrzewnicę, dostaniecie tam końcówki do tych nagrzewnic, dostaniecie matę, która jest odporna na ciepło, jest idealna do wykonywania właśnie tych kwiatów z bawełny. Dostaniecie też na te maty pokrowce. Ja osobiście miałam chyba jeden bądź dwa pokrowce, dostałam w prezencie. Natomiast teraz tak naprawdę owijam sobie kawałkiem materiału, kawałkiem właśnie bawełny i jak się ubrudzi czy zniszczy, to po prostu wyrzucam. Dostaniecie tam przeróżne rzeczy, od tuszy przez pudry do embossingu i co też jedna z ważniejszych rzeczy, wykrojniki. Dzisiaj będziemy tworzyć poesencję na wykrojniku bodajże zeszłorocznym. Te wykrojniki, projektantem jest Magda Sawicka. To jest według mnie jeden z najlepszych wykrojników do tworzenia poesencji. W tym roku wyszły równie naprawdę piękne wykrojniki. Całkiem inaczej wychodzi kwiatek. Zerkam tutaj, czy nie mam przyłożonych pręcików, ale pokażę Wam bez pręcików, jak wygląda tegoroczna poesencja. Jest tutaj bardziej tak poszarpana. Natomiast my dzisiaj będziemy tworzyć na tych wykrojnikach. Także tak to wygląda. W Scrapasie również znajdziecie szydło. Szydło jest bardzo pomocne, jeżeli chcemy przełożyć przez bawełnę więcej pręcików, bo bawełna niestety to nie jest foamiran i ona się nie rozciąga i nie współpracuje za bardzo z nami, tak jakbyśmy czasem tego chcieli. Co do wykrojników, zakupiłam ostatnio sobie nowości. To bardzo mi się przyda w kompozycjach właśnie przy kartkach świątecznych. Ja bardzo lubię, jak spod kwiatków coś wystaje. No i nie mogłam się oprzeć, musiałam kupić sobie świąteczną serwetkę. Drugim sponsorem dzisiejszego dnia jest Craftule. Z Craftulą jestem dosyć mocno związana, bo tak naprawdę jestem w DT sklepiku Gosi i na produktach Craftuli pracuję, można powiedzieć, na co dzień. W Craftuli znajdziecie tekturki. Wyciągnęłam tutaj kilka przykładowych, bo tak naprawdę mam całe pudło tekturek. Tekturki, które lubię w sumie najbardziej, to są różnego rodzaju, słuchajcie, serwetki. Wyszły bo bardzo dużo wzorów wyszło, serwetek steampunkowych, czyli jeżeli macie problem z męskimi pracami, takie serwetki, takie ramki bardzo ułatwią Wam pracę moim zdaniem i to już jest tak naprawdę połowa sukcesu. Wystarczy ją wyembosować, wytuszować, pociągnąć glossy accent, cokolwiek i już macie tak naprawdę podstawę do stworzenia męskiej pracy. Znajdziecie również napisy, cytaty, przeróżne świąteczne lekturki. Ja jestem ogólnie osobą, która kocha w świątecznych pracach jelonki, sarenki i tym podobne rzeczy, dlatego też tą lekturkę wyciągnęłam. Mandale, przeróżne właśnie dodatki do metryczek, cyferki oczywiście. Znajdziecie również serwetki i HDF-ki. Nie mam tutaj pod ręką teraz aktualnie żadnego projektu z HDF-ki, natomiast fajne wyszły w październiku domki. Moja córka miała przyjemność malować taki domek
Jest naprawdę przepiękny. Koniecznie zerknijcie sobie na stronę, bo jest bardzo dużo rzeczy, które właśnie można wykorzystać świątecznie, zrobić z tych domków latarenki, bo one są po prostu całe. Całe ścianki są praktycznie z okien zrobione. No, przepięknie to wygląda. Ale znajdziecie również mini HDF-ki, które dopełnią Wasze projekty. Na stronie CraftUli mamy również maski. Ten, kto mnie zna, to wie, że ja nie jestem osobą, która jest jakoś bardzo mocno zakochana w Mixmedia. Generalnie na co dzień nie przysiadłabym do swojego biurka, by wykonać projekt mixmediowy, natomiast używam masek, tuszując przez nie, tworząc sobie jakieś tła i w ten sposób właśnie korzystam z masek, bo okej, Mixmedia, do kogoś na warsztaty bardzo chętnie pójdę, natomiast tak jak mówię, do biurka nie usiądę, ale te maski możemy również wykorzystać właśnie do tworzenia swoich teł na przykład. I tak dzisiaj też zrobimy, urozmaicimy sobie troszeczkę tło, bo na koniec tworzymy taką prostą kartkę w formacie C6 właśnie z użyciem kwiatów, które dzisiaj stworzymy. Jako nowość w CraftUli, to są elementy z plexi. Tutaj już aktualnie jest folia taka ochronna zdjęta, bo jeżeli zamówicie taki napis z plexi lustrzanej, jest on zabezpieczony folią. Tutaj pokażę Wam inny na przykład z plexi. I one tutaj mają na sobie folię. Ona, to jest folia ochronna, którą musimy zdjąć przed przyklejeniem, przed wykorzystaniem tak naprawdę tych elementów. Ponieważ plexi ma to do siebie, że bardzo szybko może się porysować, może się zniszczyć. Także zawsze będziecie mieli zabezpieczony to folią, więc nic Wam się z tym nie wydarzy. Ja już sobie tą folię zdjęłam, bo użyjemy dzisiaj właśnie tego napisu. I słuchajcie, tytułem wstępu to by było na tyle. Teraz pokrótce pokażę Wam, z czego będziemy korzystać i tak dalej, żeby Wam troszeczkę przybliżyć to tworzenie, słuchajcie, kwiatów. Mamy tutaj wycięte płatki z bawełny. Ta bawełna jest usztywniana wikolem. Ja usztywniam bawełnę wikolem w proporcjach 1:1, czyli przykładowo pół litra wikolu na pół litra wody. Bardzo lubię, jak ten materiał jest taki sztywniejszy. Szczerze, wygodniej mi się z nim pracuje. Usztywniałam również suchym alkoholem. Usztywniam nadal, tylko rzadziej. Ten proces z wikolem jest dużo szybszy, bo jednak nie musimy, wiecie, gotować tego wszystkiego i tak dalej. Jest to na pewno szybsze. I skorzystamy z kalki. I ja tutaj wykorzystałam, za chwilkę Wam pokażę, najzwyklejszą kalkę techniczną. Właśnie taką. To jest, wiecie co, pierwsza lepsza kalka, jaką zauważyłam i kupiłam, także wykorzystamy sobie właśnie tą kalkę. Natomiast w tych kwiatkach, które Wam tutaj pokazałam, korzystałam z tych większych płatków kalki. Natomiast dzisiaj sobie spróbujemy z tymi mniejszymi i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, które jest ładniejsze i sobie coś tutaj pokombinujemy. Pręciki. Chciałam tutaj Wam pokazać. Ja korzystam z pręcików, szczerze, tych, których mam najwięcej, bo ja sobie je po prostu farbuję. Jak się tutaj dobrze przyjrzycie, one są farbowane. Te takie pręciki złote, które znajdziemy, nie wiem, na AliExpress czy gdziekolwiek, one są takie bardziej, można powiedzieć, postarzane złoto. Mi zależało na takim bardziej żywym kolorze. I co ja robię, słuchajcie? Korzystam ze zwykłego sprayu z Actiona, chromowane złoto i po prostu takie pręciki rozkładam sobie na jakiejś folii, psikam z jednej strony, obracam, psikam z drugiej, sprawdzam, czy aby są na pewno dobrze posprayowane. Czekam dosłownie, nie wiem, one schną 10-15 minut. I mamy gotowe złote pręciki na nasze świąteczne, zimowe projekty. Także bardzo Wam polecam. Ten spray jest również w kolorze złotym. Też go mam na półce, ale już go nie wyciągałam. Polecam Wam, słuchajcie, takie farbowanie, bo nie zawsze idzie dostać ładne złote pręciki. Czasem są, wiadomo, braki w sezonie tych pręcików, więc warto wiedzieć, że można sobie takie pręciki stworzyć tak naprawdę z każdego koloru, jaki tylko macie w domu. Z czego my jeszcze będziemy korzystać? Będziemy korzystać z pudru do embossingu. Ja tutaj Wam pokażę mój ukochany puder, jest to Sparkling Sand numer WS251R. To jest mój ukochany kolor, to jest takie złoto, ale nie żółte, to jest takie chłodne złoto. Bardzo, bardzo je lubię, to jest mój ukochany produkt właśnie do tworzenia tych kalek w poesencjach. Także tytułem wstępu to by było chyba na tyle. Oczywiście będziemy korzystać z pisaka do embossingu. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście styczność z tym pisakiem, ale nim właśnie będziemy sobie na kalce rysować te
kontury, by później je wyembosować. Jeżeli coś w trakcie mi się przypomni, o czym nie zdążyłam Wam powiedzieć, to na pewno gdzieś to w międzyczasie wetknę. Dzisiaj jeszcze właśnie stworzymy tą karteczkę taką prostą, ale to już na koniec Wam powiem. Skorzystamy z jednego arkusza od Alchemy of Arts nowej kolekcji Beautiful Memories i z arkusza do wycinania właśnie tam Karolina stworzyła świąteczne różowe dodatki. Także zabieramy się do pracy. Na samym początku, jak robię poesencję z wykorzystaniem kalki, to przygotowuję sobie właśnie kalkę. Do tego będziemy właśnie potrzebować tego pisaka i pudru do embossingu. Tak naprawdę wybrany puder, to nie musi być złoty, słuchajcie, może być czerwony, może być zielony, może być srebrny, może być biały, jaki tylko sobie chcecie. I tym pisakiem rysujemy sobie po samej krawędzi dookoła i przez środek takie kreseczki jak na listki. Więc zarysujemy tutaj obwód, rysujemy po obwodzie i przez środek kreska i jakieś tam dwie dodatkowe. Tak jakbyście rysowali sobie listek, to nie musi być typowo przy krawędzi. Tak naprawdę nie musicie przy tym jakoś bardzo się starać, bo tutaj nie zależy nam na precyzji, tylko żeby po prostu coś się błyszczało. Nie zawsze robię to przy krawędzi, czasami robię to bliżej środka. Jedyne co ważne, nie dojeżdżam sobie tym pisakiem tutaj do samego końca. Tutaj zostawiam taki przesmyk, można powiedzieć, bo jeżeli ja dojadę tym do końca, to już totalnie przypomina mi to liście, więc staram się nie dojeżdżać. I jak sobie to robię? Jak już jeden sobie wymaluję, że tak powiem, ten płatek z kalki, od razu zasypuję go pudrem, ponieważ no, ten tusz jednak on podsycha i później ten puder może nam nie złapać tak dobrze, jakbyśmy tego chcieli. Także zasypuję sobie taki płatek i robię to samo z drugim płatkiem. Ja już poza kadrem sobie dwa dodatkowe wytuszowałam i posypałam tym pudrem. I zaraz będziemy wszystkie wygrzewać. To jest naprawdę moim zdaniem bardzo fajne urozmaicenie kwiatka, dodanie po prostu czegoś więcej. W zeszłym roku robiłam poesencję właśnie z Foamiron z wykorzystaniem tej kalki. Bardzo mi się ten sposób spodobał i tutaj właśnie żałuję, że nie ma na przykład wykrojników poesencji ażurowych. Bardzo mi brakuje takiego wykrojnika, żeby wiecie, w złotym lustrzanym papierze wyciąć sobie taką ażurową poesencję i po prostu włożyć pomiędzy dwa opadki bawełny i tak naprawdę ten embossing moglibyśmy ominąć i tą całą kalkę, ale czegoś nie robi dla pięknych kwiatów. Także zasypujemy pudrem, ja sobie to odwracam i wystukuję tutaj jeszcze resztki tego pudru, bo puder często nam się osadza pomiędzy tymi listkami, no i później niestety wygląda to troszeczkę nieestetycznie, dlatego otrzepuję nadmiar pudru i zaraz będziemy sobie wygrzewać. Dobrze, płatki mam już przygotowane. Pamiętajcie, że przy wygrzewaniu weźcie sobie właśnie jakieś dłutko, jakiś dłubak, cokolwiek, czym przytrzymacie sobie płatek, żeby on Wam nie odjeżdżał. Ja sobie tutaj teraz muszę rozplątać nagrzewnicę. Dobra, mamy. I zaczynamy sobie wygrzewanie. I pierwszy płatek mamy już gotowy. To samo robimy z pozostałymi. Tak wyglądają nasze płatki, które włożymy pomiędzy bawełnę. Odkładam sobie je teraz na bok. Zacznijmy od tego największego płatka, żeby pokazać po prostu, w jaki sposób
wygniata się te kwiatki. Końcówka, jakiej używam, to jest obcas 4 mm. Jego sobie tutaj Wam zbliżę. To jest taka mini łyżeczka, można powiedzieć. Ale to się właśnie skrapa się nazywa obcas 4 mm. Ja szczerze tą końcówką robię większość moich kwiatów. Bardzo ją uwielbiam, nie zamienię jej na żadną inną. I słuchajcie, zaczynając od pierwszego opłatka. Nagrzewnicą lecimy od zewnętrznej strony do wewnętrznej. Ja zawsze wybieram tą lewą stronę płatka, nie wiem, czy też tak macie. Ale tą tutaj, gdzie są gdzieś wyżłobione te wcięcia, to sobie zostawiam, żeby to było na wierzchu. I na lewej stronie płatka jedziemy nagrzewnicą od zewnętrznego kącika do wewnętrznego. I po bokach robię dwa takie proste nacięcia. I płatek wygląda, słuchajcie, tak. I tak robimy ze wszystkimi pięcioma, czyli od zewnętrznej do wewnętrznej. I słuchajcie, dwa małe nacięcia. I lecimy ze wszystkimi płatkami w ten sam sposób. I teraz odwracamy go na prawą stronę. I tutaj będzie nam potrzebne dłutko kulkowe. Wygrzewamy, słuchajcie, sobie ten środeczek. Można sobie właśnie tak nagrzewnicą pojeździć. I dłutko kulkowe wkładamy w środek i chwilkę przytrzymujemy, żeby te płatki nam się podniosły. I wikol ma to do siebie właśnie, że jest usztywnianie bawełny wikolem pozwala na to, że on nam zastyga, ta bawełna zastyga nam w takiej pozycji. One, te płatki już nam nie klapną. To jest po prostu taki sztywniejszy ten materiał i ja mam wrażenie, że mam większą kontrolę po prostu nad bawełną, która jest usztywniana wikolem. Jakkolwiek to brzmi. I zrobimy sobie teraz ten mniejszy płatek takim samym sposobem. Od zewnętrznej strony do środka i dwa krótkie nacięcia. I robimy tak samo, słuchajcie, z czterema płatkami. Czasami wiadomo, ta nagrzewnica gdzieś nam ucieknie w bok. Ta linia nie będzie taka równa, ale tak naprawdę, słuchajcie, to nie będzie w ogóle zauważalne w całym kwiatku. To jest kwestia tak naprawdę wprawy. I znowu odwracamy na tą właściwą stronę. Grzejemy sobie środeczek. I tutaj wezmę sobie już mniejsze dłutko, bo będzie mi na pewno wygodniej. I wciskamy. I to samo robię ze wszystkimi płatkami, więc może wrzucimy to na przyspieszenie. Słuchajcie, już Was oddaliłam. Mam nadzieję, że wszystko było dla Was widoczne. Chciałabym tutaj jeszcze wtrącić, że literką dzisiejszego dnia to jest literka L. L jak lubię skrapmas. L jak lucyna, L jak lutownica. Także to jest nasza dzisiejsza literka. I słuchajcie, poza tymi dwoma sponsorami, których Wam przedstawiłam, jest jeszcze jeden sponsor, a jestem nim ja. Może wiecie, może nie. Ja, słuchajcie, sprzedaję swoje kwiaty z bawełny, ale sprzedaję również bawełnę usztywnianą. Już gotową, że tak powiem, do wycięcia. Także ode mnie jako sponsora również
do kogoś poleci paczuszka. Także to będzie paczuszka niespodzianka. Ja nie zdradzę, co będzie w środku, ale mam nadzieję, że osoba, która dostanie tą paczuszkę, będzie zadowolona. I teraz tak, płatki mamy wygrzane. Ja sobie tutaj wygrzałam tylko dwa czerwone, bo tak naprawdę chciałam się bardziej skupić na tych w kolorze ekri. I teraz co robię z kalką? Jeżeli chodzi o kalkę, ja sobie tylko biorę dłutko kulkowe i troszeczkę zaginam tutaj te końcówki. Z kalką trzeba uważać, bo kalka ma to do siebie, że ona pęka. Jeżeli ją za mocno tutaj naciśniemy, to będzie się tak zaginała i wtedy ona będzie miała takie białe ślady na sobie. Także troszeczkę tutaj się tak bawię, tak próbuję unieść te kąciki dosyć delikatnie. Chciałam, żeby one tylko właśnie troszeczkę zawinęły się do góry. I na tym mi tylko zależy. Później troszeczkę wciskam w środek i mam nadzieję, że wiecie, o jaki efekt mi chodziło, że one są tak troszeczkę zawinięte. I tak robię ze wszystkimi czterema. Klej na gorąco już się grzeje, także za chwilkę będziemy sklejać te płateczki. Przełożymy pręciki i poinsekcje będą gotowe. Tak naprawdę ja jak tworzę już kwiaty przy użyciu kalki, to robię sobie, nie wiem, 10-15, żeby za każdym razem po prostu, wiecie, nie wyciągać kalki i wszystkiego do embossingu, bo to jest jednak później tak na przestrzeni, że tak powiem, jak się patrzy na to z góry, no to jest co robić i jest to pracowane. Ale jak zrobimy sobie właśnie 10-15 takich płatków, to wystarczy nam na kilka projektów i myślę, że to jest super właśnie opcja. Także tak, kalkę mamy już wygniecioną. Odkładamy sobie te w kolorze ekry na bocze, bo zaraz będziemy sklejać. Ale jeszcze zróbmy coś z tymi czerwonymi. Dodajmy tutaj troszkę błysku. I tutaj przychodzi nam z pomocą mgiełka. Mgiełka z Distressa. Ja ją tutaj muszę sobie troszeczkę wytrząsać, bo ona się musi tutaj dobrze rozmieszać. I ja robię tak, że zanim przełożę pręciki, to po prostu psikam te płatki. Można najpierw skleić te płatki, bo tak robiłam w przypadku tego kwiatka, który Wam pokazałam. Ale nie jest to jakieś konieczne. Możemy to oddzielnie popsikać. One muszą wyschnąć jeszcze. Także tak, mam w miarę rozmieszaną tą mgiełkę. Sobie odsunę te w kolorze ekri, bo za chwilę je całe poplamię. Te sobie troszeczkę tak o, położymy, żeby łatwiej się psikało. I sobie, słuchajcie, psikamy po tych płatkach. I musimy poczekać, aż to wyschnie. Bo w tym momencie, kiedy ja popsikałam tą mgiełką bawełnę, to ona stała się bardzo miękka. Ona tak jakby dostała, wiecie, wody, dostała płynu i zrobiła się miękka. Musimy poczekać, aż to wyschnie. W tym czasie właśnie skleimy sobie te poinsekcje w kolorze ekry i na koniec wrócimy do tych czerwonych. Bierzemy się za sklejanie naszych kwiatków. Hej, słuchajcie, ja sklejam kwiatki z bawełny klejem na gorąco. Niektórzy robią to klejem introligatorskim, natomiast ja należę do tych osób niecierpliwych i nie lubię czekać, aż klej mi zwiąże. Później mi się te płatki przesuwają. Próbowałam klejem, ale w sensie introligatorskim, ale no to nie dla mnie. Ja wolę na gorąco już na sztywno mieć gotowe. Ja robię też tak, że najpierw wszystkie płatki sklejam ze sobą i na koniec przekładam pręciki. Niektórzy wolą przekładać pręciki przez najmniejszy płatek i kolejne dobijać do środka. Ta metoda, wiadomo, też jest dobra, jak komu wygodniej, ale tą metodą nie kleiłabym klejem na gorąco, bo już niestety nie idzie mi przynajmniej to tak sprawnie, by równo te płatki do siebie dokleić. Więc ja zaczynam od dołu, czyli kładę sobie duży płatek po esencji, biorę płatek z kalki, daję sobie na środku troszkę kleju i przykładam naprzemiennie do naszych płatków z bawełny i dociskam sobie kuleczką. To mi się właśnie zawsze przykleja do tej bawełnianej podkładki, ale ja sobie to odklejam i właśnie w taki sposób te podkładki się niszczą. Także ja jestem zwolennikiem kawałka bawełny
żeby nie trzeba było tego czyścić. I biorę sobie na koniec najmniejszy płatek. Dajemy troszkę kleju. I znowu sklejamy naprzemiennie. Może być troszeczkę przekrzywiony ten płatek. I słuchajcie, pierwszy kwiatek mamy sklejony. I zobaczcie różnicę. Tutaj mamy ten mniejszy, kalkowy. A tutaj mamy ten większy. Tak naprawdę, kto jaki efekt woli uzyskać? Mnie osobiście chyba te mniejsze się bardziej podobają. Ale oba są ładne, oba błyszczą, więc wszystko jest na swoim miejscu. Sklejmy sobie wszystkie płatki i później będziemy przekładać pręcik. Przebierzemy duży płatek, później płatek z kalki. I pamiętajcie, żeby dociskać sobie tym dłutkiem do środka, żeby jeszcze te płatki się nam troszkę uniosły. Na koniec bierzemy najmniejszy. I na koniec klejemy ten właśnie malutki. I ostatni płatek, ostatni kwiatek w sumie, naprzemiennie. Wiadomo, te poesencje nie są wszystkie płatki takie same, jedne są troszeczkę bardziej przesunięte, inne mniej. I ten sobie również przyklejam naprzemiennie. I teraz właśnie kwestia pręcików. Przy dużych poesencjach daję 9 pręcików i nie nie powiększam tej dziurki tutaj na pręcik. Ja sobie tutaj tylko tym szydłem pomagam wypchnąć ten po prostu klej, który mi się tutaj nazbierał, ale nie powiększam tych dziurek, bo te dziurki są akurat w tym wykrojniku odpowiednie. I tak jak mówię, do tych dużych poesencji daję 4, natomiast jak robię te zwykłe, proste, bez kalki, to daję ich tutaj bodajże 6. Tutaj ich daję 6, czyli do małych 6, do dużych 9. I biorę tutaj swoje farbowane pręciki. Bierzemy 9 sztuk. Te farbowane są fajne, słuchajcie, bo one są takie chromowane. Ja maluję ogólnie dwukrotnie. I wtedy właśnie efekt tych pręcików jest taki, że one są takie na końcach jakby lustrzane. One bardzo, bardzo ładnie wyglądają. Także naprawdę polecam Wam wypróbować taki sposób, a może akurat przypadnie Wam ten sposób do gustu. Także przygotuję sobie tutaj 4 kubki po 9 pręcików. Biorę sobie drucik. Ja korzystam z drutu tego najzwyklejszego, który kupicie w Actionie. Ten zwykły drut. To jest ten grubszy drut, nie ten bardzo cieniutki, tylko ten grubszy. Ja wolę ogólnie ten grubszy. Niektóre dziewczyny korzystają z tych cieńszych. Teraz tak, równam sobie te pręciki. Generalnie nie wiem, jak Gosia Janocha to robi, ale ona po prostu zawsze ma tak idealnie prosto te pręciki, słuchajcie, w tych kwiatkach, że ja ją po prostu podziwiam. Nie wiem, chyba sobie linijką mierzy długość tych pręcików, że one wszystkie są takie idealnie proste. Przekładamy sobie przez drucik te pręciki i przekładamy przez środek.
Jak tylko tutaj końcówka nam tych pręcików wyjdzie, to się zatrzymujemy i tutaj pistoletem w środek dajemy minimalnie kleju, dosłownie taką kropeczkę. Dopiero wtedy przyciągamy pręciki do samego końca. No tato mi tak wyszła, te pręciki tak mocno rozłożone, ale to nieistotne, każdy kwiatek jest inny. Trzeba próbować. I któryś z kolei już wyjdzie dobrze, wierzcie mi, jak już się zrobi 10 pod rząd, to już kolejne. To idą bardzo, bardzo łatwo. I mamy kolejne. I również, jak tylko delikatnie na drugą stronę nam przejdą pręciki, wpychamy się tutaj pistoletem, kropelka kleju i przyciągamy pręciki do końca. I co robię ja? Ja odcinam sobie te końcóweczki. Także biorę sobie jakieś nożyczki i odcinam te końcówki. I zaklejam je kropelką kleju na gorąco. I one muszą przez chwilę sobie, ten klej musi wystygnąć. I bierzemy nasze czerwone płatki. One jeszcze tak nie do końca doschły, wiecie. Ale już sobie je spróbujemy skleić. Może nam się uda. Widzicie, on jest taki bardzo mięciutki. To nawet widać, jak on się wygina. On jest bardzo miękki, bo on dostał wody. My go skleimy i on sobie jeszcze musi doschnąć. I jak doschnie, to on się z powrotem zrobi taki sztywny, jak powinien być. Także sklejamy, ciskamy kuleczkę. Zobaczcie, jak to pięknie się błyszczy. Wezmę na chwilkę tutaj lampę. O! No przepięknie się błyszczy. Taki właśnie muśnięty brokatem. I ten mniejszy też sklejamy. I sobie odkładamy na boczek, niech one sobie doschną. Na koniec przełożymy pręciki. Gdy kwiatki mamy już gotowe, a te czerwone nam się suszą, zrobimy w międzyczasie tą szybką karteczkę, o której wspominałam chyba na początku. Zrobimy kartkę w rozmiarze C6. Ja tak naprawdę tego rozmiaru używam chyba tylko przy kartkach właśnie świątecznych. Uważam to za bardzo fajną, małą formę, taką symboliczną. Takie karteczki moim zdaniem są właśnie na święta idealne. I tutaj słuchajcie, wykorzystamy, to będzie naprawdę prosta kartka. To będzie jedna grafika, jeden element do wycięcia. To jest element z arkusza grafik do kolekcji Beautiful Memories od Alchemy of Art, świąteczna edycja. To są tutaj te elementy do wycięcia w kolorach różu. Także różowe święta. I znalazłam właśnie jeszcze ten arkusz, który też idealnie sprawdzi się właśnie do tych prostych kartek, którą teraz Wam pokażę, że taki mały arkusz, który kosztuje naprawdę niewiele i zobaczcie, możecie zrobić 8 kartek, ponieważ tutaj jest 8 różnych grafik i możecie zrobić 8 prostych kartek z jednego arkusza, więc to myślę jest fajny pomysł, jeżeli ktoś lubi proste kartki. I teraz tak, tutaj skorzystamy z tego arkusza. Ja już sobie wkleiłam ten kawałek na złoty lustrzany papier. Nie chciałam tego robić tutaj, ponieważ no to złoto jednak odbija mocno światło. Także tak sobie to zrobimy.
wklejamy sobie, ja zwykle jak robię kartki, to robię je w taki sposób, że pierwsze tło przyklejam na płasko, drugie tło przyklejam na dystans, natomiast tutaj ma być prosta kartka, więc nie będę dystansować teł. Przyklejamy to po prostu na płasko i wykorzystamy sobie właśnie za chwilę, słuchajcie, tą maskę od Craft Uli. Troszkę za dużo kleju trzeba paluchem zdjąć. I tak naprawdę mój zamysł na początku był taki, żeby nie używać w ogóle żadnego papieru skrapowego, bo na białym tle też zrobimy super, w sensie na białej kartce też zrobimy super tło za pomocą tuszy. Za pomocą tuszy, maski. Także warto próbować. Ja właśnie na którejś scrap mas zrobiłam proste kartki z użyciem właśnie maski, tuszu i to było moje tło. I wyszły moim zdaniem rewelacyjnie te kartki. Nieskromnie powiem. Także to jest coś fajnego. I słuchajcie, wyciągamy maskę. I tutaj sobie użyję tuszu Distress. I użyjemy sobie takiego różowego. Ja bym chciała tylko troszeczkę coś tutaj. Zobaczę mniej więcej, gdzie ta kobitka tutaj sobie usiądzie. Tak troszeczkę tutaj, wiecie, dookoła sobie wytuszować, więc bierzemy jakiś pędzelek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja bym chciała po prostu tylko troszeczkę zaznaczyć, żeby się coś działo na tym tle. Żeby jednak nie było tak zbyt mdło. Żeby też Wam pokazać, jak można wykorzystać właśnie maskę. Jeżeli nie działacie w mixmediach, to chciałam Wam pokazać, że właśnie tła też można bardzo fajnie zrobić przy pomocy tych masek. O, widzicie? Bardzo fajny efekt takich kropeczek. Myślałam, żeby tutaj właśnie dać jakieś gwiazdeczki czy coś takiego, ale stwierdziłam, że wystarczy. Że wystarczą właśnie takie kropeczki, żeby się coś działo. Także mamy tło już mam potuszowane i teraz tą kobitkę damy sobie na dystans. Ja sobie do tego użyję taśmy dystansowej. I tutaj, kochani, pozwolę sobie dograć, bo zapomniałam wspomnieć, że ta kartka oraz te kwiatki, które pokazywałam Wam tutaj, jak się robi, jako paczuszka, trafią do kalendarza adwentowego, który tworzy tam sprawnie Asia Szulik. Także ktoś z Was otrzymał ode mnie karteczkę i na pewno świąteczne poesencje. Odklejamy sobie drugą folię. Ja zawsze daję, słuchajcie, troszeczkę kleju na te taśmy, ponieważ zawsze tam coś można sobie jeszcze przesunąć. To zawsze daje jakoś tam jakąś kontrolę nad tym. I teraz tak, kobitkę mamy przyklejoną, słuchajcie, na dystans. Tutaj myślę, że użyję tych trzech poesencji. Miała być prosta kartka, a słuchajcie, wyjdzie, że na takiej małej trzy kwiatki wcisnę. No ale cóż. I tutaj damy ten napis, Cicha noc. Jakoś go sobie tutaj komponujemy. I jako, że kupiłam właśnie te wykrojniki od Craft & You, te nowości, tutaj ubrudziło mi się troszeczkę klejem i tak próbowałam to zetrzeć zwykłą gumką, bo nie wiem, gdzie na ten moment mam gumkę do kleju. Nie myślałam, że będzie mi potrzebna. Słuchajcie, stwierdziłam, że sobie to troszeczkę zakryję. I zrobimy to właśnie w ten sposób, że zrobimy sobie tutaj takie jakby dwie girlandy, żeby sobie coś z góry zwisało i tak naprawdę fajnie to wygląda, a zakryję po prostu to, co ma być zakryte. Więc
Tak to sobie sklejamy i zaraz kartka będzie gotowa. Po esencji kleja na klej na gorąco. Zdecydowanie. Mam nadzieję, że nie uciekam z kadru, bo ja bardzo lubię uciekać z kadru. Nieświadomie. Przykleję po esencję od spodu. Ale powiem Wam, że te napisy akrylowe z plexi no grają tak. Pierwsze skrzypce w tych pracach. One robią po prostu efekt wow. I to nie ma do tego, moim zdaniem, nie powinno być żadnych wątpliwości. Dobra, i to sobie klejemy tutaj. Ja sobie to też skleję na gorąco. Przytrzymuję to chwilkę, żeby mi to chwyciło w tym miejscu, w którym chcę. Takie delikatne elementy kleję w sposób taki, że na dłoń po prostu nakładam sobie troszkę kleju, troszeczkę go, słuchajcie, rozmazuję tutaj i przykładam po prostu. Może tak to przykleję. Teraz się zastanawiam, słuchajcie, czy tak. A może tak. I przykładam do swojej dłoni, żeby tylko dosłownie troszeczkę tego kleju złapać. Nie wiecie co, odwrotnie to przykleję. O. Tak naprawdę, słuchajcie, kartka ma gotową. Moja kartka prezentuje się tak. Jak widzicie, jeden element, troszkę dużo przez maskę, jeden arkusz papieru. Tak naprawdę mogłybyście zrobić to nawet na białym arkuszu papieru. I oczywiście nasze kwiatki, napis ze złotej plexi lustrzany. I moim zdaniem kartka jest naprawdę efektowna. Na sam koniec teraz klejemy jeszcze tutaj te złote pręciki do tych czerwonych naszych poesencji. I tutaj też wezmę sobie dziewięć pręcików. Znowu wjeżdżamy pistoletem pomiędzy pręciki, zostawiamy kropelkę i uciekamy. Mamy jeden, a do tego drugiego weźmiemy 6. Przypominam Wam, że dzisiejszą literką jest literka L. L jak lubię skrapmas, L jak lucynka. Także zapisujcie na kartkach, w notesach, gdziekolwiek tylko możecie, gdziekolwiek zbieracie te literki. I czekajcie na resztę literek. Zapewne hasło w tym roku będzie równie fajne jak w poprzednich latach. I słuchajcie, dobiegliśmy do końca mojego tutorialu. Tutaj mamy czerwone poesencje,
które zostały psiknięte mgiełką z Distressa i przez to one mają taki właśnie piękny połysk. Mgiełki takie również dostaniecie właśnie w Scrap Passy. Także bardzo Wam polecam. Tutaj poesencja, które wykonaliśmy dzisiaj z mniejszym płatkiem kalki. Tutaj te, które pokazałam Wam na początku, gdzie ten płatek z kalki jest większy. I moja prosta, ale efektowna karteczka. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach. Liczę na Was, że stworzycie swoje piękne kwiaty z bawełny albo jakiekolwiek kwiaty. Jeżeli nie robicie kwiatów z bawełny, to może stworzycie z papieru albo z flamironu, bo do tego jednak nie są potrzebne żadne jakieś bardziej specjalistyczne narzędzia. Także tyle ode mnie. Ja Wam bardzo dziękuję, jeszcze raz dziękuję za to, że mogłam wziąć tutaj udział i w pewnym sensie pobawić się razem z Wami. Także trzymajcie się. Pa, pa.